Tematem tego materiału będzie funkcja S-wave, która służy do oceny sztywności elastyczności wątroby. I w tym filmiku chciałbym pokazać, jak takie badanie wykonać prawidłowo, bo tu jest dużo rozbieżności i widziałem naprawdę różne sposoby wykonania tego badania, więc chciałem to w jakiś sposób uporządkować. Jest to filmik zdecydowanie dedykowany lekarzom wykonującym to badanie. A jego nakręcenie zostało umożliwione dzięki firmie Samsung, dzięki firmie Euromet. Za co bardzo serdecznie dziękuję. I zapraszam do oglądania. A zatem, Shear Wave Imaging, czyli taka opcja, która jest akurat w tych aparatach, pozwalająca ocenić. Tutaj elastyczność wątroby. Jest kilka elementów technicznych, na które musimy zwrócić uwagę. Jest to technika, gdzie przykładamy głowicę. Przy włączonym presecie brzusznym musimy ustawić się w międzyżebrzu. Musimy znaleźć sobie element miąższu wątroby, który będzie nas interesował. Staramy się być co najmniej 1,5 cm poniżej torebki wątroby, ale nie, nie próbujemy też sięgać jakoś super głęboko. Przyjmuje się, że poniżej tych 6 cm wiarygodność tych pomiarów troszeczkę zaczyna spadać. Oczywiście musimy tutaj nawiązać współpracę z pacjentem to, żeby on spokojnie oddychał, żeby do tego pomiaru zrobił nam spokojny wdech. Naszym polem obrazowania, tą bramką, którą sobie ustawimy, omijamy oczywiście naczynia. Więc włączając tę funkcję, na ekranie pojawi nam się taka kolorowa bramka, która właśnie będzie oddawała nam sztywność tego rejonu, który będziemy oglądali. Możemy sobie ustawić tutaj opcję. Podzielonego obrazu, taki, żebyśmy mogli jednocześnie no, podglądać wątrobę i sprawdzać, gdzie te naczynia są, gdzie tych naczyń nie ma. Na razie pacjent oddycha sobie swobodnie. Teraz proszę, żeby nabrał pan powietrza. I przy nabranym powietrzu dany obszar, który tutaj widzimy, zabarwia nam się, w zależności od elastyczności i od sztywności tej wątroby. Możemy włączyć sobie jeszcze opcję. RMI, która pokazuje nam jakość obrazowania. I teraz, jeżeli chodzi o jakość obrazowania, to chcemy, żeby to RMI było powyżej 0,4. Czyli tutaj widzimy na tej skali barwnej, im bliżej zielonego jesteśmy, tym to, ten jakość tego obrazowania jest lepsza. Wypuszczamy powietrze, jak już nie, nie możemy utrzymać. Na razie sobie to wyłączymy. I to jest bardzo fajna opcja, jeżeli mamy jakąś zmianę w wątrobie, chcemy ocenić jej sztywność, to jest, no mówię, super do... Zmiany, która się pojawia w wątrobie, odcina się od reszty miąższu. Dlaczego tak jest? Nabieramy powietrze jeszcze raz. Ponieważ, jeśli złapalibyśmy taką zmianę, to możemy teraz zrobić sobie pomiar elastyczności względem sąsiadującego miąższu. Czyli możemy ustawić sobie takie porównanie elastyczności jednego rejonu do drugiego i on będzie właśnie w tym obszarze odnajdywał nam różnicę w elastyczności, czyli będziemy wiedzieli, czy ta zmiana jest sztywniejsza względem sąsiedniego miąższu, czy też nie. Możemy też zrobić bezpośredni pomiar elastyczności tutaj, czyli wstawić sobie w to miejsce takiego zwykłego roja do elastyczności. Może, żeby nam się nie mieszały, to ja od, odnajdę jeszcze jakiś inny kawałek miąższu, spróbujmy sobie jego złapać, nabieramy powietrza. Tu jest taki kolejny fragmencik miąższu, jeszcze włączymy sobie RMI. Widzimy super, że ta warstwa na zielono to jest na pewno taka dobrej jakości. I możemy zrobić sobie tutaj kilka pomiarów elastyczności, takiej bezpośredniej. Zwróćcie uwagę, że te pomiary od razu zapisują nam się tutaj na ekranie. My widzimy tutaj wszystkie wcześniejsze zapisy. Które były zrobione. E, oczywiście to też jest zapisane w pamięci aparatu, to co przed chwilą sobie oglądaliśmy, i możemy wyświetlić profil te, tej elastyczności, którą tutaj zbadaliśmy, łącznie z tymi widełkami, które nam pokazują, jak dokładne jest to miejsce pomiaru i jak to zostało wykonane. No, żeby to miało swoją wiarygodność, to przynajmniej tych 10 pomiarów powinniśmy zrobić z obszarów, które nas tutaj będą interesowały. No i wtedy możemy sobie takie spektrum analizować. Możemy tych pomiarów zrobić więcej, i później te, które będą najmniej wiarygodne. Wyłączać. Więc jest to bardzo fajna opcja, bardzo dobra funkcja. Takie, no mówię, uzupełnienie, rozszerzenie tego zwykłego takiego shear wave'a, które tylko pozwalało no, ocenić w danym punkcie tą elastyczność wątroby. Natomiast tutaj te fajne możliwości, właśnie porównania, takie połączenie elastografii z tymi profilami, które tutaj są widoczne. Bardzo przydatna rzecz i naprawdę coś posuniętego na, na kolejny level zaawansowania.